Cześć, Paweł Dudas, Projekt Marketing. Witaj na pustej stronie żeglarstwomorskie.pl. Dzisiaj chciałbym powiedzieć Ci coś więcej na temat tej domeny, ponieważ, jak już zapewne wiesz, w poprzednich odcinkach pokazywałem Ci, że ta domena została objęta karą ręczną od Google za włam hakerski. I ta domena tak naprawdę miała obniżoną widoczność systematycznie przez Google właśnie z powodu tego włamu hakerskiego. I powiedziałem Ci, że w pierwszej kolejności, jeżeli zakupisz nową domenę internetową albo jeżeli posiadasz swój własny serwis, to musisz koniecznie sprawdzać sobie, czy twoja domena posiada ręczne działania. Tutaj wcześniej, w momencie kiedy zakupiłem tę domenę, dokładnie ją przechwyciłem, ponieważ ta domena wygasła, właściciel tej domeny jej nie opłacił. Ja tą domenę sobie przechwyciłem, czyli zakupiłem i musiałem ściągnąć tutaj karę. Wykonałem szereg instrukcji, o których mówiłem Ci w poprzednich nagraniach, ale chciałem Ci powiedzieć teraz już tak gwoli podsumowania, że Twoja strona musi tutaj mieć właśnie taki komunikat. W witrynie nie znaleziono ręcznych działań przeciwspamowych. Ten komunikat świadczy o tym, że Google nie nałożył na Twoją stronę żadnego filtra, żadnej kary, w efekcie czego będziesz mógł skutecznie walczyć o pierwsze pozycje w Google. W przeciwnym przypadku, jeżeli masz tutaj karę, no niestety, musisz zająć się ściągnięciem tej kary. I w poprzednich nagraniach pokazywałem Ci, jak ściągnąć tą karę za włam hakerski, gdzie otrzymaliśmy filtr od Google na całą domenę, ale także powiedziałem Ci, że karę ręczną od Google możesz otrzymać także za sztuczne, mylące, manipulacyjne linki przychodzące do strony. Także jeżeli masz tutaj jakąś karę i nie wiesz, jak jej ściągnąć, to także możesz śmiało napisać do mnie. Jeżeli tę karę nie ściągniesz, to tak jak Ci powiedziałem, Twoja strona będzie spadała w wynikach wyszukiwania, Twój serwis będzie widoczny na coraz mniejszą ilość słów kluczowych, no i w efekcie stracisz ruch organiczny. A więc to jest jakby pierwszy krok, który musisz wykonać. Sprawdzić tutaj w Google Search Console w zakładce ręczne działania, czy Twoja strona ma filtr. Jeżeli masz taki filtr, czego Ci oczywiście nie życzę, to oczywiście musisz sobie tą karę ściągnąć i będziesz mógł walczyć o pierwsze miejsce w Google. Ale chciałem Ci jeszcze tutaj coś bardzo ważnego powiedzieć. Jeżeli Twoja strona została objęta filtrem za sztuczne, mylące i manipulacyjne linki przychodzące do strony, to istnieje ryzyko, że Twoja domena może już nigdy nie powrócić do czasów świetności sprzed otrzymania kary ręcznej od Google. Czasami tak jest, że domeny powilsze wracają z powodzeniem na wysokie pozycje w Google, a czasami właśnie te domeny, które są już po filtrze, po karze ręcznej od Google, nawet jak już ta kara zostanie zdjęta, te domeny już nie rankują wysoko w Google i często właśnie zachodzi potrzeba zmiany domeny na nowo. Tutaj akurat w tym przypadku to była kara ręczna od Google za włam hakerski. Tak naprawdę ta kara nie powinna nam zaszkodzić w budowaniu widoczności tej domeny żeglarstwomorskie.pl. Ale w poprzednim nagraniu jeszcze pokazywałem Ci, że nasza domena miała problemy dotyczące bezpieczeństwa. I tutaj także powinieneś regularnie zaglądać. Ja tak naprawdę tutaj już wysyłałem komunikat do Google, ponieważ ta zakładka pokazywała nam dokładnie sekcję pod stronę serwisu żeglarstwomorskie.pl, która była objęta karą. Wysłałem wiadomość do Google z informacją, że jesteśmy nowym abonentem domeny, że zawartość tej domeny po poprzednim abonencie została wyczyszczona. No i jak widać, Google tutaj oznaczył nam, że nie mamy już problemów dotyczących bezpieczeństwa. Jeżeli masz taki komunikat w Search Console, to możesz być pewny, że wszystko jest ok, ale regularnie tutaj zaglądaj, bo tak naprawdę, jeżeli masz stronę na przykład na WordPressie, musisz wiedzieć, że te WordPressy, choć są popularne do pozycjonowania, technologia WordPress jest zarazem narażona na ataki hakerskie. Więc teraz tak naprawdę domena żeglarstwomorskie.pl można powiedzieć, że jest czysta od jakichkolwiek kar od Google i od problemów związanych z bezpieczeństwem. I teraz tą domenę możemy wykorzystać w dwojakim celu. Możemy tą domenę wykorzystać do przekierowania na domenę pozycjonowaną, na przykład na domenę puntowita.pl. Zauważ, że tutaj mamy kursy, rejsy i obozy żeglarskie, szkoła żeglarstwa puntowita. To jest domena tematyczna i to jest domena tematyczna. I do tej domeny przechwyconej, którą przechwyciliśmy, możemy albo wykonać przekierowanie 301 na tę domenę, albo możemy zbudować zaplecze pozycjonerskie na tej domenie. Tutaj tak naprawdę do tej strony
przychodzą bardzo mocne linki, przychodzą także naturalne linki z for internetowych, które co prawda może nie mają jakiejś wielkiej wartości pozycjonującej, ale to są linki naturalne i jak najbardziej takie linki naturalne też są wartościowe. Więc mamy dwie możliwości, albo stawiamy własną stronę zapleczową, albo przekierowujemy tą domenę na domenę pozycjonowaną, w tym przypadku na przykład na puntowita.pl. I cała moc płynąca z linków zewnętrznych, które prowadzą do tej domeny, w wyniku przekierowania 301 moc tych linków zostanie przekazana do tej domeny puntowita.pl, ale o tym będziemy mówić już w kolejnych nagraniach. A więc tak naprawdę teraz już pokazałem Ci, że nasza domena żeglarstwomorskie.pl jest czysta od ręcznych działań, problemów dotyczących bezpieczeństwa. Jeżeli Twoja domena ma takie komunikaty, jak tutaj widzisz, to znaczy, że jest wszystko ok i możesz skutecznie walczyć o pierwsze miejsca w Google. Jedynym wyjątkiem właśnie w ręcznych działaniach jest to, że jeżeli Twoja domena posiadała karę ręczną od Google za sztuczne, mylące i manipulacyjne linki przychodzące do strony, to wówczas Twój serwis może już nawet po zdjęciu kary mieć duże problemy z budowaniem widoczności organicznej. Oczywiście nie jest to regułą, ale zdarzają się te przypadki, że trzeba zakupić nową domenę i cały biznes trzeba zaczynać od zera. Dlatego odpowiedzialność w pozycjonowaniu stron internetowych jest bardzo duża. Możesz trafić tak naprawdę na niewłaściwą agencję SEO, która w wyniku swoich działań blackhatowych, czyli czarnego SEO, można powiedzieć, może Ci zbanować stronę albo właśnie doprowadzić do kary ręcznej od Google. No i w efekcie tej kary możesz właśnie uzyskać spadek widoczności organicznej. Ale jeżeli masz zdjęte te działania ręczne od Google, czyli witrynie nie znaleziono ręcznych działań przeciwspamowych, no to wszystko jest ok i warto spróbować teraz już budować widoczność organiczną. Ok, i to by było na tyle, co chciałem powiedzieć Ci w dzisiejszym nagraniu. Jeżeli uważasz, że ten materiał wideo okazał się dla Ciebie wartościowy i pomocny, to mile widziana łapka w górę i subskrypcja naszego kanału Projekt Marketing, w efekcie czego Google będzie szerzej promował nasze filmy, a one z kolei dotrą do jeszcze większej grupy odbiorców. Dzięki za uwagę, trzymaj się, cześć.